projektów bieżących, o których mówiliśmy, to niewątpliwie dokończenie w tym roku projektu budowy kompleksu tworzywowego w Tarnowie, to jest budowa wytwórni poliamidu 6 oraz granulacji mechanicznej w Tarnowie, jak i też i granulacji mechanicznej w Puławach. Dokończenie projektu energetycznego w Kędzierzynie, to jest istotne. Także ten CAPEX powiększony również o wydatki inwestycyjne w spółkach zależnych tych niekorowych sięgnie blisko 2 miliardów złotych. Jesteśmy przygotowani do tego wydatku, także potencjał finansowy grupy jest również gotowy do tego. Dług netto sięgnął poniżej 500 milionów złotych, także w tym zestawieniu z osiąganą EBITDA jesteśmy na bardzo bezpiecznym poziomie. Zwrócić też szczególnie chcę uwagę na realizowaną gotówkę z części operacyjnej. To jest istotne w tworzeniu tego kapitału do finansowania inwestycji. Sięgnęliśmy poziom ponad 1 600 000 000 zł, co jest również znaczącym wkładem w realizację naszych projektów inwestycyjnych. W ubiegłym roku przed podpisaniem umów kredytowych z konsorcjum bankowym, to też jest istotne wydarzenie roku 2015, bo skonsolidowaliśmy dług całej grupy, podpisując grupowe umowy kredytowe. Pozwala nam to wykorzystać cały potencjał do finansowania inwestycji dużych rozwojowych. Ale przed podpisaniem poprosiliśmy naszych akcjonariuszy o niepobieranie dywidendy, pomimo tego, że w polityce dywidendowej mamy określony ten poziom pomiędzy 40 a 60%. Za rok 2015 jesteśmy jeszcze przed wewnętrznymi dyskusjami zarówno z Radą Nadzorczą, jak i analizujemy ten potencjał wydatków inwestycyjnych w grupie w roku 2016 w zestawieniu z naszymi potencjalnymi możliwościami finansowymi. Podkreślam raz jeszcze, że projektowane wydatki na rok 2016, nie uwzględniające tych dużych projektów, to wydatek rzędu 2 miliardów złotych. To wszystko musi być w tych przepływach gotówkowych uwzględnione.